Nazywam się Marcin Kołodziejczyk. Pracuję na kopalni Budryk, Jastrzębska Spółka Węglowa. Zacząłem pracę w 1996 roku. Obecnie funkcję pełnię przodowego ściany oddziału G1, ściana B12, pokładu 401. Lubię to wszystko, ta atmosfera na dole, jak to się wszystko kręci, jak to wszystko jedzie, jak się ten węgiel sypie do przenośnika. No i myślę, że dorobię serdecznie do tej emerytury szczęśliwie, bo zostało mi do emerytury 3 lata, więc jakoś to myślę, że będzie dobrze, byle będzie zdrowie. Nie przejmowałem się, no słyszałem, że koronawirus. Wleciało do jednego ucha, do drugiego, no i wyleciało, no. I tak człowiek nie zdawał z tego się problemu, jaki to jest wirus po prostu, nie? No ale to, co się w telewizji słyszy i to, co się dzieje w ogóle na tym świecie, no to trochę, że się nad tym zastanowił, nie? No przede wszystkim do mnie to jest ważne moje zdrowie, no i zdrowie mojej rodziny, nie? Moje zdanie takie, że jak zamkną kopalnię, bo nie wiadomo ile to będzie trwać, to nie mam do czego wracać, bo taka jest prawda. Zamknąć kopalnię to nie ma tak proste, że jak ktoś zamyka się salon fryzjerski, czy kosmetyczny, czy tam jakiś sklepik mały, bo my z tego żyjemy. My tu przychodzimy zarobić pieniądze, żeby rodzinę utrzymać. A jak my zamkniemy kopalnię na miesiąc, wiadomo, że górotwór pracuje. Zaciśnie nam ściany, zaciśnie chodniki, zaciśnie przodki, bo też tam różne, bo na przodkach pracowałem tylko 2 lata, krótki czas, ale pracowałem tam, więc więcej wiem o ścianie, co się może tam stać, pojawić, więc to będzie bardzo ciężki rozruch, nie? Nawet jakby zrobili, co mówili o tych postojówkach, to i tak by musiała być jakaś ekipa na kopalni, która by, powiem tak, no, fedrowała, przynajmniej na jedna zmiana, żeby cykla zrobić, nie? Żeby ta ściana miała jakiś tam postęp, nie? No. A żeby to całkowicie zamknąć, odwodnienia są, szyby są, pompy są, chodniki pozalewane przecież są, to trzeba wszystko odpompować i tak dalej. Więc to naprawdę, ja tego nie widzę, nie? Żeby to tak wrządzić, zamknąć sobie. No, zamknąć na kłódka i za 3 miesiące wrócimy, ale do czego wrócimy? Możemy już nie mieć roboty. Na pewno to coś daje, bo nie wiem, że wszyscy, którzy pracują na kopalni, codziennie temperatura mierzą przed wejściem na kopalnię tego. Tak, ja, prawda, godomy to prawda powiem, bo ja dziennie przed każdą zmianą sobie mierza temperaturę czymą, bo jak ja bym miał wyższą temperaturę, to po co ja mam wchodzić na zakład pracy, jak i tak wiem, że mnie cofną. Pierwsza sprawa, że mnie cofną, a druga sprawa, wiadomo, z takim pracownikiem później są problemy, tak? Jeżeli by nam miał temperatura podwyższona, no to chcę zadzwonić do swojego lekarza i tam zaczyna działać w tej sytuacji, że mam gorączkę, że mam to, że mam tamto i tamto, nie? A po co mam narażać innych kolegów, żeby na przykład tam podejrzenie o tego wirusa całego i tak dalej, po co taki popłoch na kopalni siedzi, nie? Wprowadziła Jastrzębska Spółka Węglowa, czyli zmianowy system pracy. 6, 14, 22. Po to to jest zrobione, żeby my się z kolegami nie widzieli w chodniku czy we ścianie, tylko my wyjeżdżamy, jest przerwa, zmiana dopiero zjeżdża. Czyli jak ja wyjeżdżam o rany, zmiany od 6 do 12, to następna zmiana zjeżdża o 14 i nikogo na dole nie ma. No a w maskach, jak wchodzimy już na podział, mamy maski założone i te maski cały czas mamy w szoli, mamy maski, w majszaftach mamy maski, w zetorach mamy maski, no i w ścianie wiadomo, bo się kurzy, nie? To też trzeba te maski używać, no bo to jest, nie żeby tak w kapsie nosić czy tam w torbie, no trzeba to po prostu przestrzegać te przepisy BHP, jak to jest, no i całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nie? Ja
pilnują się. No. Pilnują się jeden drugim, jak tak w szoli widzimy, że tam ktoś nie ma maski, a coś jest inny, jakiś tam wiary, albo tam się mu zaraz zwrócił uwagę, no to widzę, że wyciąga na przykład i tam zakładu, nie? No chyba, że odpyskuje szpetnie, no bo to też różne są ludzie, nie? No. Tam, gdzie my chodzimy, czyli lampownia, aparaty ucieczkowe bierzemy, metanomierze bierzemy, szola, podziały, to wszystko jest później odkażane. Ręce musimy myć, czy wchodzimy na łaźnię, czy wychodzimy na łaźnię, czy przychodzimy na podział, idziemy na zjazd, tak samo trzeba się odkazić. No, ja co widzę, zaobserwowałem, to załoga się do tego dostosowuje, że nie ma to żartów z tym, no tak powiem. Naprawdę, no jeden drugi opinuje, tak jakby bracia w robocie, no my są drugą rodziną w pracy, nie? No, bo tak to jest drugi nasz dom, nie? Chłopie, teraz kończymy nagrywanie, jadę fedrować, spotkamy się po szychcie. Szczerze, to się nie boję. No bo z czego trzeba żyć? No, nie czarujmy się. No. Nie boję się do tego stopnia, że jestem zdrowy teraz, tak? Nie wiem, jakby mnie to dotkło, jakby na to popatrzył. No, ale mam rodzinę, mam dwoje dzieci, więc też muszę je za coś utrzymać, tak? No myślę, że tak, że górnicy są twardzi, no i podejdą do tego jak prawdziwi mężczyźni i jakoś tego wirusa my zniszczymy, a nie on nos, no. Myślę, że będzie dobrze, nie? Że w końcu się ten wirus skończy i wszystko wróci do normalności, nie? Cały świat będzie normalnie funkcjonował i tak samo i my, że to będzie wszystko po staremu, bym tak powiedział.